trzeba będzie firmie Nike czy Nike zapłacić te 480 tysięcy, czy nie? Bo czyta się o tym w piłce nożnej, że tam będzie jakiś proces, albo może być jakiś proces. Ja muszę powiedzieć, pierwsze słyszę o tym. Mhm. Naprawdę muszę powiedzieć, ja słyszę niektóre rzeczy. Niedawno czytałem, że powinien walczyć o cztery miasta, o cztery miasta na Euro 2020, jak nie wiemy, czy nawet będziemy mogli mieć jedno. Dzisiaj ale pan mi mówi, że 480 tysięcy mamy euro. Mamy zapłacić razy euro. Cztery. Mamy 480 tysięcy euro zapłacić. Ale jest coś w tym, ale przyzna pan, bo pan się uśmiecha, jest coś w tym, że teraz media polują na te afery niedokończone, niezamknięte z czasów jeszcze prezesury Grzegorza Lato. No jakby oczekują od pana, że pan to wszystko powyjaśnia, pozałatwia i tak dalej, i tak dalej. Ale ja panu powiem, my to wyjaśnimy na 100%. No. Tam, gdzie będziemy mogli wyjaśnić, tam, gdzie będziemy zrobić kilka rzeczy, to zrobimy. Na przykład to, co było łatwe do zrobienia, zamknięcie kilku procesów o zniesławienie, jakieś kłótnie z niektórymi, czy to ex-zawodnikami, czy to politykami. Kilka było takich, wszystkośmy wyczyścili, wszystko zajęli. Tam, gdzie sprawy przekraczają nasze kompetencje, czyli ustalenie, czy aneks z panem Kulikowskim został podpisany, czy nie został podpisany, nie jesteśmy w stanie tego ustalić. Proszę bardzo, niech prokuratura to ustali. To samo prawdopodobnie będzie z siedzibą Polskiego Związku Piłki Nożnej, która nie jest tym widzimisię Bońka, czy Koźmińskiego, czy zarządu, że nie chcą budować siedziby. No, siedzibę trzeba budować tam, gdzie jest to możliwe, żeby to zrobić, że to się w jakikolwiek sposób opłaca, zostało wszystko zrobione zgodnie z prawem. Tymczasem wybrano Wilanów. Tymczasem popełniono wiele błędów. Nie chcę na dzień dzisiejszy mówić wykroczeń, tylko jak my zaczniemy budować tą siedzibę, to spadnie na nas obowiązek. Teraz mówi się o Euro 2020, a pan dosyć żartobliwie skomentował to w ten sposób, że UEFA, tak jak Polski Związek Piłki Nożnej, myśli 8 lat do przodu. Tak, 8 lat do przodu. 8 lat do przodu. Tymczasem, nie chcę powiedzieć, słyszy się, ale jak rozmawiają też dziennikarze, czy ze mną, czy rozmawiamy sobie prywatnie, to często mówi się, nie wiadomo, co będzie, bo Boniek to może zrobić tak jak z reprezentacją, czyli 2 lata powie: mam dosyć tej zabawy, widzi pan, i ucieknie do Rzymu. Widzi pan, to jest następny temat, który kiedyś można było na ten temat dużo porozmawiać, natomiast ja uważam, że temat zamknięty. Natomiast powiem panu taką rzecz, że... Nie chcę o tym rozmawiać, chcę mówić o tym, czy... Nie, możemy, ja panu powiem, dzisiaj możemy na ten temat porozmawiać, bo nie był trener reprezentacji od czerwca do grudnia 2002 roku. I po ostatnim meczu towarzyskim z Danią, przegranym 2-0, powiedział: jest mi bardzo przykro, ale nie ze względów sportowych, muszę zrezygnować z prowadzenia funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. I to zrobiłem. Natomiast jeżeli wy potem, jako dziennikarze, lubicie ludziom szczypać i mówicie tak: Boniek się wycofał, bo to, bo tamto, bo mu nie szło. Ja po dwóch meczach eliminacyjnych miałem 3 punkty. Ben Hake po dwóch meczach eliminacyjnych miał 1 punkt. Czyli Boniek nie zostawił reprezentacji w jakimkolwiek złym stanie. Po prostu Boniek musiał się wycofać. Są ludzie, którzy robią konferencje i czasami mówią, dlaczego muszą się wycofać, dlaczego muszą na pewien okres pójść na bok i tak dalej. Ja powiedziałem, na ten temat w ogóle nie rozmawiam. I dzisiaj na ten temat też nie będę rozmawiał. Natomiast to, że nie wiem, jakiś ex-bramkarz reprezentacji mówi, że Boniek przyszedł z Mauritiusa czy z Korsyki, zawiadomienie o tym, że nie chce być trenerem reprezentacji, to jest śmieszne. Ja byłem trenerem reprezentacji w 5 meczach. Żeśmy 2 wygrali, 2 zremisowali, 2 wygrali, 2 przegrali, 1 zremisowali. I myśli pan, że ja odszedłem z reprezentacji, bo sobie mi to sprawiało przyjemność, że ja odszedłem z reprezentacji. Myśli pan, że nie musiał być jakiś powód ważny, który spowodował, że ja z reprezentacji zrezygnowałem? Program świąteczny, ale chce pan podjąć ten temat, dlaczego nie? Korupcja, która przez ostatnie lata toczyła. Nie, spokojnie. To już muszę pana wyprostować. O korupcji, jak mówimy w Polsce, to dzisiaj mówimy dużo, ale nie zdajemy sobie sprawy, o czym my mówimy. Bo korupcja w polskiej piłce była niestety tak samo zakorzeniona jak korupcja w każdej innej działalności instytucjonalnej polskiego kraju. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że my ciągle mówimy o korupcji i ta korupcja przeszkadza nam, żebyśmy urośli, przeszkadza nam w zmianie klimatu, ale my musimy zdać z jednej sprawy, o czym mówimy. Mówimy o korupcji przed 31 stycznia 2006 roku. Dzisiaj wchodzimy w 2013 rok. Od 1 stycznia 2007 roku nie ma jednego przypadku korupcji w polskiej piłce stwierdzonego, co wcale według mnie nie oznacza, że korupcji nie ma, że gdzieś to z kimś się nie dogada. I musimy zrobić taki protokół, taki system walki z tym i musimy być bezwzględni. Natomiast ja mam pewien problem jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co zrobić z korupcją przed 31 stycznia 2006 roku? Bo odbywają się procesy, będzie się jeszcze wiele procesów odbywało, a my musimy coś z tym zrobić. Ja chciałem się może spotkać, nie wiem, z prokuratorem generalnym w naszym kraju,
bym chciał do tego tematu jakoś podejść, bo mi się wydaje, że ludzi weryfikować za to po takim okresie czasu powinno społeczeństwo.